Cześć, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w pierwszym, a może nie takim pierwszym, bo w zasadzie już w nawet w 22. Gdybyśmy tak na to spojrzeli, odcinku z gry Fair Days Total War. Jednakże, jako że Eriadorem skończyliśmy dosyć szybko, bo Eriadorem pograliśmy, chcieliśmy otworzyć Arnor, udało się nam to zrobić i na dobrą sprawę gra stała się straszliwie prosta już od tego etapu. Poza tym gram na dosyć niskim poziomie trudności, co mam nadzieję poprawić tym let's play'em. Spróbujemy zagrać Rohanem. Dlaczego Rohanem? A no dlatego Rohanem, gdyż yy, mają oni dużo kawalerii, a to jest coś, co sprawdza się u mnie dosyć dobrze. Widziałem, że sporo było sugestii jeszcze dotyczących Eisengardu, e, żebym zagrał któryś ze złych frakcji. E, I tak, Isengard jest chyba najciekawszą ze złych frakcji, to muszę przyznać, jednakże nimi początek jest strasznie długi i nudny, bo mm, wszystkie ziemie okoliczne nie mają naszej kultury e, stąd też ani nawet nie możemy zdobyć za bardzo neutralnych osad z naszą kulturą, stąd też niespecjalnie możemy rekrutować. Nie mamy dużo ośrodków rekrutacyjnych za wyjątkiem Isengardu, w którym. a jak widzicie, w Fair Day hmm, rekrutacja na jednym mieście nie przebiega najszybciej na świecie, żeby nie powiedzieć, że biegnie wolno jak dupa. A, a hmm, jednak złe frakcje polegały na tym, że nie walczą mocnymi jednostkami, a masą jednostek. E, stąd też Isengardem nie jestem jakoś turbo zainteresowany graniem, e, bo grałbym, grałbym dosyć defensywnie przez pierwsze, pewnie 20-30 tur. E, może miałoby to jakiś urok, a może nie. E, na dobrą sprawę nie widzę w tym jakiegoś większego sensu, natomiast Rohan może nie jest jakiś turbo potężny na początek, ma dosyć mocno rozciągnięte linie, no i bardzo dużo wrogów, bardzo blisko, bo mamy zaraz za e, Mordor, e, bliciutko cały Isengard, którym trzeba się dosyć szybko porazić, mamy też Dalanderów, którzy wcale nie są dosyć łatwi na początku, e, zwłaszcza kiedy mają od nas dużo więcej wojska. Za to my mamy przerażającą, mocarną konnicę. Eee, Niby Nie mamy ciężko zbrojnej piechoty, okej, okay, ale powiedzmy wprost, jeżeli zbudujemy armię opartą o łuczników, o konnych łuczników, wystarczy ustawić 4 do 6 oddziałów piechoty, która będzie po prostu stacjonować. I nic poza tym, to w zupełności starcza, więc w polu jesteśmy praktycznie nie do pojechania, zwłaszcza przez te goblińskie wojska. To, co może nas pojechać, to długie włócznie, a długie włócznie od goblinów ze strony zła posiadają w dużej mierze tylko Eisengard, więc trzeba sobie z nimi jak najszybciej poradzić. Tak, żeby nasza konnica była w stanie z nimi jakoś konkurować, na pewno dosyć przyjemną kontrą na nich są szarże od pleców, oczywiście, nie wiem, jakaś taka kontrszarża, że utrzymujemy najpierw starcie na piechocie lekkiej, na froncie, potem wjeżdżamy od tyłów, ewentualnie konni ucznicy, więc będziemy musieli sobie z tym jakoś radzić, bądź konni oszczepnicy, to też jeszcze działa dosyć dobrze. E, niemniej jednak, nie jednak. myślę, że zadecydujemy się, zdecydujemy się na grę Rohanem. E, oczywiście tutaj będzie trzeba podnieść poziomy trudności, bo było to zdecydowanie za łatwe, przynajmniej na początku. E, nie wiem, czy zakończymy całą kampanię. Niemniej jednak, spróbujmy. E, zastanawiam się, czy mogę wam to puścić. Niestety ma to muzykę, więc mnie to wysypie, po prostu zaraz mi Google stwierdzi, że o, ale złodziejaszku, kradniesz muzykę, co ty na to, żebyś dostał klejma na kanał? No i wtedy nic nie zarabiam na filmie, a ja to robię tylko dla pieniędzy, więc nie mogę sobie pozwolić na takie, powiedzmy wprost, małe i słabe zachowania, jak nie zarabianie pieniędzy, także cóż. Ten odcinek, słuchajcie, nie będzie praktycznie normalnym, długim odcinkiem. Dobra, teraz przede wszystkim ustawmy sobie opcje w końcu dobrze. Czy chcemy zwoływać to lakar? Jasne, że chcemy. Eee, czy chcemy, żeby były wczesne inwazje? Jasne, że chcemy. Skrypt garnizonowy? Bardzo nie lubię. Wskrzeszanie sojuszników? Nie będzie. Skrypt dyplomacji? No, może nie. do dokumentać Zingardu. Jasne. A Zingard to trzyma armię wraz z generałem, ale to. A to 50 tur dopiero dostają. Tak, wyrzutnie rakiet. A jednorazowe wydarzenie, to pamiętam to. Run też to ma. Tylko run dostaje takich gości z takimi otoczeniami ognia. Podobno jednostkę mieli w Mediwalu chyba. E, w Crusades, chyba miało Bizancjum. Tak mi się wydaje. Crusaders. Nieśmiertelni bohaterowie, zdecydowanie nie. Kontrinwazja, jak najbardziej. Odciecz z sprzymierzeńcowi, jak najbardziej. Zgórza sygnałowe, jak najbardziej. Inwazja korsarzy z Jak najbardziej. Odrodzony Arnor. Mm, nie. Nieśmiertelni na z góle. Mm, dajmy. E, cienie ze wschodu. Okej. Okay. Każdej, którą jest o władcy mordoru, zostanie zwiększona na 50. Co z kolei daje 50% szansy, że licznik wzrośnie o jeden. Gli ten osiągnie 10. Tworzona armia. Aha, i oni z tego dostają mu Makile. Też pamiętam to. Um, 2000 do stanu początkowego. Nie będzie. Zgromadzenie Białej Rady. Nie wiem, na czym to polega, ale nie będzie. E, nowy dziedzic z frakcji. Helma żelaznorynkiego OK. Dodatkowe jednostki. sabmo daje wybudowanie jaski helmowego jaru. Spoko, zobaczymy to. Total diplomacy, oczywiście znamy. Kontratak sił Saurona. Sauron otrzyma twoją... Uzna twoją frakcję za realne zagrożenie dla jego planów. Będzie kierował ciągle ataki na swoją frakcję. Mm, fajne. Dobra, lecimy. Eee, przyjrzyjmy się mapie. O, mam jeszcze. Widzę, że Tugulfov z poprzedniej misji wpisany. Eee, więc co? Możemy to wyłączyć, bo to nam nie będzie potrzebne zupełnie. Przynajmniej na początku. Eee, tak więc, cóż, zaczynamy w takiej pozycji. Niespecjalnie mamy cokolwiek więcej tutaj na zachód od nas. Wschód, jak widzicie, jest dosyć rozległy. Mamy Tiriw Anduin, mamy Archet. To jest ten Woldburg, który miałem ostatnio zdobyć. Nie, tu się zmieniały jakoś dynamicznie te nazwy. I z dwóch ośrodków, które mamy rekrutacyjne, to jest Alburg i Adoras plus Hornburg. Hornburgu też możemy co nieco porekrutować. Mamy tutaj też troszeczkę wojska na starcie. Mamy też Riders of Rohan. Dziewięć w szarży, pięknie, plus mierząca szarża. No to jest właśnie plus Rohanu, są lek lekką jazdą. No a znowu dorzucimy Gwardię Królewską, która ma Eagle Inspire, Nearby en Enemies. E sorry, Allies. Nie wiem dlaczego to jest orzeł, Eagle Inspire. Na końcu nie rozumiem tego zwrotu. To może być jakiś model, ale nie jestem pewien. W każdym razie z kurwy, syny są przemocarni. Eee, mamy troszeczkę piechoty, mamy trochę toporników. Taka nasza piechota jest taka meh, ale znowu do trzymania linii się jak najbardziej nada. Milicja, tutaj mamy też milicję. Eee, tutaj mamy zwiadowców. To jest chyba jeszcze taka podstawowa kableria. Z też genialną szarżą skontynent. Także <laughs> z trzy obrony, więc jakakolwiek strzał w nich wleci, to wywracają się. Eee, o, euret eu eu konnych uczników. Bardzo lubię tę jednostkę. Eee, tutaj mamy co? Zwiadowców. I to tyle, co posiadam, jeżeli chodzi o armię. Chyba, że mam jakąś stacjonarną armię jeszcze. Ale na to nic nie wskazuje. Mamy jeszcze króla Teodena. Możemy rekrutować bardzo podstawowe jednostki. Hmm. Mogę wam pokazać, co nieco, jak wyglądają ich jednostki, jeszcze. E jeśli chodzi o ich piechotę, to mają chyba. To rider marchi. No, to jakaś, widzę, w miarę silna piechota. Zbrojni piechurzy, No, zobaczcie: 19 wpał w obroli W zupełności myślę, że wystarczy. E mogę was w ogóle rekrutować na tym poziomie? No, niespecjalnie. W e strzelnicach. Łucznicy e, i spieszeni królewcy krewni to jest miara przyzwoita jednostka. E, pociski dalekiego zasięgu plus palisady. Łucznicy e, orlingów, nie, taka o podstawowa jednostka strzelecka. E, no ale całe cudo zacznie się, moi drodzy tutaj. O tak. O tak. E, królewcy krewni to jest Łuczniczy e, oddział albo będzie Tak, to są ucznicy. Mamy zwiadowców, to tutaj widzieliście. Mamy jeźdźców do Klasyczna nasza kawaleria podstawowa. Euret konnych uczników. mło, cudo. E, Jest zachodnie bruzdy. E, to są z toporami taka konnica. Um, nawet przyzwoita. Z dużą obroną. 14. O dziwo. I tyle na razie mamy dostępnego, bo pewnie musimy poczekać zanim zaskoczy nam rozbudowa naszej, naszej, naszego wojska, żebyśmy mogli pewnie robić dużo lepsze te wojsko. Póki co nie możemy zrobić więcej. Czy mamy jakieś specjalności? Mamy Zgórza sygnałowe ZORAS i jeśli się nie mylę, to chyba Alburg ma specjalistyczną jedną jednostkę jeszcze. Oni mieli chyba jakąś jazdę specjalną swoją, Alburg, Królewscy Krewni, Zachodnia Bruzda, jest trochę... no nie, Alburg nie ma nic specjalnego. Toporników, któreś miało chyba. Topornice orlingów, lidermarchia, ok, to mam cały czas to samo. W strzelnicach jakieś specjalni łucznicy? Nie za dużo. Może jakieś boczne marchie mają coś wyjątkowego? Tu możemy zobaczyć. Tu nic nie ma. Vold w Arcet Nic specjalnego. Oszczepnicy lidermarchi to topornicy lidermarchi. Oszczepnicy lidermarchi. Co to za wojsko? Tego nie widziałem. Koszary. Gdzie wy niby jesteście? W strzelnicach? Nie wiem, gdzie jesteście. Luz? Nie będzie. Gramy kulturą norweską, więc jakbym budynki w miarę będzie będziecie kojarzyli. Dunharow mamy oczywiście, czyli Harrowdale. Tutaj to jest to przejście. Ścieżka Królów to się chyba nazywało. W E doraz mamy jeszcze. Gwardię Królewską będziemy mogli robić tak. Królewcy krewni, Szczopnicy Termarchi, to Pranicy W Hornburgu będziemy mogli chyba robić tak. Jeżeli zbudujemy w Hornburgu ten budynek, on się nazywa. Jaskinia Helmowego Jaru, dokładnie. To co jakiś czas chyba będą nam się pojawiały ludy do pomocy. Tak mi się wydaje, że to wyglądało. Tutaj za dużo helmingowie. Strażnicy Rogatego Grodu, dokładnie. Na helmingowie. Bardzo przyzwoita jedna z której możemy mieć. Tu jest Erkenbrand z Helmowego Jaru. Okej, okay, szanowany ojciec, bardzo dobrze. Foltburg ma coś specjalnego? Zachodnia bruzda. Jest Zachodniej Brzdy? okej, okay, czyli tego jeszcze nie widziałem. I tutaj mamy zachodni Mnet, nic wyjątkowego. Tak więc, tak wygląda nasz początek. Myślę, że kluczem do sukcesu na początku... Przede wszystkim to może zróbmy tak, na sam początek. Zobaczmy, co wy macie. Tak, wy macie jakiegoś dowódcę. Ugluk ma dwóch wojowników. Lurz ma trzech wojowników. Lurz to możecie kojarzyć, gdzieś frakcji. Jest i sam Isengard. I to są łupieżcy. To jest taka w sumie ich podstawa piechota, którą oni będą spamowali. Eee, zatem ja, to co będę chciał zrobić, to wysłać gros mojej konnicy i spróbować ich pojechać jak najszybciej, żeby Isengard nie był dla mnie zagrożeniem. Jak długo, jak szybko ubiję Eisengard, szybciej zacznę go nawracać na moją kulturę, szybciej dostanę trzeci wielki ośrodek miejski w tym regionie. I wtedy zostają mi Danlanderzy plus e, oparcie się tutaj Mordorowi w jakiś sposób do czasu, aż nie wyczyszczę sobie e, zachodniej flanki. Tak więc taki jest plan na serię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że już w pierwszym odcinku pewnie zrobimy trochę bitew. Dajcie znać, czy chcecie taką formułę, którą robiłem dotychczas, że tak trochę ciałem materiał, a trochę wkładałem bitew, trochę takiego gameplayu. Dajcie znać, czy jak chcecie. Czy może początek mam po prostu wszystko ogrywać, wam pokazywać, um, czy też nie. Więc czekam na wasze opinię, Ja bym na sobie, wyjść, a wy. A to był Rohan. Cze odcinek pierwszy. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.